Dzień dobry Państwu. Nazywam się Paweł Marczak, jestem koordynatorem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi i mam zaszczyt zaprosić Państwa do wysłuchania rozmowy o znaczeniu wyboru Joe'a Bidena na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak zmiana w gabinecie owalnym w Białym Domu wpłynie na sytuację Polski, Europy, świata. Czy czeka nas diametralna zmiana wektorów amerykańskiej polityki zagranicznej, czy jednak kontynuacja, ale ze zdecydowaną zmianą stylu i przewidywalnością w amerykańskich działaniach. Moimi Państwa gościem jest pani profesor Paulina Matera, kierowniczka Katedry Amerykanistyki i Mass Mediów na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego wraz z panem profesorem Rafałem Materą, współautorka książki USA, Europa, historia współzależności, która jest syntetycznym opisem historii politycznych, militarnych czy też ekonomicznych relacji łączących Europę i USA od czasów pierwszych osadników aż do prezydentury Donalda Trumpa. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry Państwu. Zanim zaczniemy naszą rozmowę od spraw dotyczących polityki zagranicznej, od tego, co jest właściwie clue naszej dzisiejszej rozmowy, to punktem wyjścia będzie polityka wewnętrzna, a więc zgodnie z oczekiwaniami kolegium elektorów wybrało na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, a Kamala Harris na urząd wiceprezydenta. Biden zdobył 306 głosów elektorskich, natomiast jego rywal Donald Trump 232 głosy. Co istotne, demokratę poparli wszyscy elektorzy z kluczowych wyborczo stanów, w których triumfował, a gdzie jego rywal kwestionował wynik wyborczy, a więc mam tutaj na myśli przede wszystkim Georgię, Michigan, Wisconsin, Arizonę czy też Pensylwanię. Dotąd Donald Trump nie wystosował komunikatu uznającego Bidena za prezydenta elekta. I tutaj pojawiają się także pogłoski ze strony amerykańskich mediów, jakoby Donald Trump przekazał swoim współpracownikom taką informację, że nie opuści Białego Domu w dniu inauguracji Bidena, czyli mówimy o 20 stycznia przyszłego roku. No i tu pierwsze moje pytanie, pani profesor. Czy Donald Trump posiada jeszcze instrumenty, aby zakwestionować wybór Bidena, patrząc na próby tutaj podważenia wyniku wyborów drogą sądową, nie przyniosło na oczekiwanego rezultatu? Tak, no to oczywiście teoretycznie jeszcze jakieś instrumenty ma, ale wszyscy eksperci zgadzają się, że to jest raczej niemożliwe. 6 stycznia, jak wiemy, zbierze się kongres, gdzie zostaną wysłane wyniki wyborów i oficjalnie potwierdzi decyzję kolegium elektorów. Trump raczej już się nie będzie zwracał do Sądu Najwyższego. Taka próba została podjęta. Prokurator generalny Teksasu, taki bardzo zdecydowany zwolennik Trumpa, wysłał takie zapytanie, czy można podważyć wyniki wyborów w tych 5 stanach. To się nie udało i także Sąd Najwyższy, patrząc na to, o czym pan wspomniał, że Trump przegrał wszystko, właściwie to co tylko mógł, wszystkie te oskarżenia o jakieś nieuczciwe przeprowadzenie wyborów, o niedopuszczenie obserwatorów, o jakieś machinacje, szczególnie przy tych głosach wysłanych pocztą, to wszystko zostało odrzucone. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych jest poważną instytucją. Wprawdzie były takie spekulacje, że tam większość jest konserwatystów. Sam Trump nominował aż 3 sędziów, ale to jest naprawdę bardzo silnie umocowana w systemie amerykańskim instytucja i jest to bardzo mało prawdopodobne, że się tą sprawą zajmie. Oczywiście jest jeszcze Izba Reprezentantów i Senat, czyli Kongres, który, tak jak powiedziałam, 6 stycznia przyjmie te wyniki wyborów od kolegium elektorów. Niektórzy republikańscy członkowie Izby Reprezentantów, nawet to ponad 60% z nich podpisało taki formalny list, który wzywał do tego, żeby nie uznać tych głosów w tych spornych stanach, o których pan mówił, ale w Izbie Reprezentantów mamy większość przedstawicieli partii demokratycznej. Także niektórzy przedstawiciele partii republikańskiej nie zgadzają się właśnie z taką taktyką przyjętą przez Trumpa. Nawet lider większości senackiej, McConnell, pogratulował Bidenowi po tym, jak kolegium elektorów ogłosiło swoją decyzję i wzywał swoich kolegów w Izbie Reprezentantów, żeby już
pogodzili się z tym werdyktem, bo tak zdecydowali wyborcy, tak zdecydowało kolegium elektorów, ale widzimy tutaj, że to może doprowadzić tylko do pewnych niesnasek, nawet pewnego rozłamu w partii republikańskiej, co jest generalnie szkodliwe dla tej partii, ale wydaje się, że Trump już nie ma szans na odwrócenie tego werdyktu kolegium elektorów. Ma jednak szansę, tak pozwolę sobie dopowiedzieć, ma jednak szansę kandydować po raz kolejny na urząd prezydenta, o czym też takie pogłoski się pojawiają. Oczywiście, oczywiście, że tak. Może stanąć do wyścigu w kolejnych wyborach za 4 lata i sam to deklarował, ale raz deklarował, że będzie się ubiegał znowu o urząd prezydenta, raz mówił, że może wyjedzie do innego kraju i tam spróbuje swoich sił, bo w niektórych państwach on jest bardzo popularny, także w Polsce na przykład, ale nie wiem, czy to jest prawdopodobne. Nie mówię już o wieku Trumpa, bo tego nie możemy brać pod uwagę, bo on oczywiście jak najbardziej może w dobrym zdrowiu kolejnych wyborów dożyć i być gotowym do walki. Natomiast bardziej jest to mało prawdopodobne ze względu na ten rozłam w partii republikańskiej, te różne głosy, o których mówiłam, bo to gdzieś tam się podskórnie cały czas działo. Teraz, kiedy Trump przyjął taką taktykę, to jest bardzo, bardzo widoczne. Więc przechodzimy do tego, że mamy prezydenta Joe Bidena, 46. nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, reprezentującego partię demokratyczną. I w tym momencie zaczynamy się zastanawiać, jakie ma to znaczenie dla polityki zagranicznej, dla świata, dla całego porządku. Oczywiście moglibyśmy też dyskutować o tym, jakie ma to znaczenie dla polityki wewnętrznej, natomiast my skupimy się o tym, jak Polska, Europa i świat odbierają ten wynik i czego mogą po Bidenie oczekiwać. Tym bardziej, że nie jest to nowa postać w polityce, tylko były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych z ogromnym, chyba największym doświadczeniem, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, przed wszystkimi swoimi poprzednikami, tak? Bo tutaj jednak jest to ponad 40-letnie doświadczenie w polityce. I wsłuchując, i tutaj moje drugie pytanie, wsłuchując się w deklarację Bidena i tej części jego gabinetu odpowiedzialnego za sprawy zagraniczne, za kwestie bezpieczeństwa, kwestie obronności, w tym także przyszłego sekretarza stanu USA Antony Blinkena, za priorytet będzie można uznać sojusz, odbudowę właściwie, wzmacnianie sojuszu USA-Europa, ale także współpracę w ramach organizacji międzynarodowych, czyli ten multilateralizm, który Biden w jakiś sposób w swoich działaniach w polityce zagranicznej odrzucił. I moje pytanie jest takie, czy to oznacza właśnie ostateczne zerwanie z maksymą Trumpa America First, czy Europa może już spać spokojnie, że ma partnera w Białym Domu? To hasło Trumpa America First, to ono tak wybrzmiało bardzo wyraźnie, gdyż je podkreślał cały czas, ale musimy sobie zdać sprawę, że każdy prezydent Stanów Zjednoczonych dba przede wszystkim o interes Stanów Zjednoczonych, bo to jest jego obowiązek, taką ma pracę, jeżeli mogę tak stwierdzić. Za Trumpa to się objawiało w tych konkretnych działaniach, o których pan mówi, jeżeli chodzi o Europę. Tutaj mamy wiele takich punktów spornych. Przede wszystkim Trump właściwie popierał Brexit. Trump zerwał porozumienie nuklearne z Iranem. Trump wycofał się z porozumienia paryskiego dotyczącego klimatu, bardzo bliskiego sercu Europejczyków. Tak jak pan powiedział, podważał działalność wielu organizacji międzynarodowych, na przykład WTO, prawda, blokując decyzje, czyli ostatnio WHO w czasie pandemii. Tutaj było tych punktów spornych bardzo dużo, oczywiście też kwestie ekonomiczne. I podważanie też w pewnym momencie, szczególnie na początku prezydentury, sensu w ogóle istnienia NATO i angażowania się takiego mocnego Stanów Zjednoczonych w tę organizację. To na pewno nie pomogło. Natomiast musimy zdać sobie sprawę, że te instytucje transatlantyckie współpracy są bardzo silne. Związki transatlantyckie nie mogły być zerwane. Oczywiście one były w pewnym sensie nadwyrężone przez jednego człowieka, nawet jeżeli to jest prezydent Stanów Zjednoczonych. Te instytucje cały czas działały. Jak przyjrzymy się temu bliżej, na przykład NATO w praktyce, to obserwujemy większe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w tę organizację. Chociaż oczywiście były te
postulaty, żeby równo dzielić, bardziej sprawiedliwie dzielić koszty. Ale to już się dzieje właściwie od lat 70. Po raz pierwszy Richard Nixon mówił o problemie burden sharing, prawda? Czyli to nie jest nic nowego i to też jakoś tutaj można powiedzieć europejskie państwa na to pobudziły do zwiększania tych wydatków na obronę właśnie. Poza tym tutaj głównym zagrożeniem są teraz Chiny. Europa będzie, ma być takim ważnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w ograniczeniu tej niesamowitej ekspansji chińskich wpływów, także w Europie właśnie. Biden już zapowiedział, że zorganizuje szczyt dla demokracji, na który zaprosi wszystkich sojuszników tradycyjnych Stanów Zjednoczonych, oczywiście też państwa europejskie, co jest charakterystyczne, będą tam nie tylko przywódcy, ale też przedstawiciele biznesu, firm technologicznych, mediów społecznościowych, więc no, wiadomo, jaki front jest budowany i na pewno Biden będzie bardzo zabiegał o to poparcie państw europejskich. Zresztą on mówi eksplicite, w przeciwieństwie do Trumpa, który miał taką retorykę popierania właśnie takiej suwerenności, tożsamości poszczególnych państw. Trump twierdził, że państwa z silną tożsamością, z poczuciem suwerenności będą lepszymi sojusznikami, bo będą się czuły silniejsze, będą się chciały bardziej rozwijać i będą lepszymi sojusznikami. Tak jak mówiłam, podważając tą ideę integracji europejskiej. Biden tak nie będzie działał. Będzie tę integrację europejską popierał, bo wie, że to jest silna Europa jest bardziej w interesie zjednoczona właśnie, a nie podzielona. Czyli tutaj jest na pewno ta zmiana i będzie istotna dla przyszłej polityki Trumpa, przepraszam, Bidena wobec Europy. I to bardzo, bardzo wyraźnie widać. Oczywiście jest dużo takich punktów spornych, które Biden będzie musiał rozwiązać, szczególnie z takimi najważniejszymi graczami w Unii Europejskiej. Natomiast chociażby kwestia Nord Streamu z Niemcami, prawda? No właśnie. Ale Biden zdecydowanie mówi, że on tę politykę Trumpa utrzyma, że ta polityka sankcji wobec firm, które angażują się w to przedsięwzięcie, będzie utrzymywana. I to wielokrotnie podkreślał także jego różni doradcy, którzy teraz, no, zobaczymy na jakich będą stanowiskach, ale pewnie wysokich. Tutaj Trump, Biden tej kwestii nie zaniedba. Tutaj będzie zdecydowana kontynuacja. Wszystko na to wskazuje. Oczywiście praktyka pokaże, ale retoryka wskazuje na to, że tutaj utrzyma politykę Trumpa. Powiedział już też w Wielkiej Brytanii, że nie będzie popierał Brexitu, że nie ma mowy o jakimś oddzielnym, na przykład układzie o wolnym handlu między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią. Więc tutaj dużo tych gestów w tym kierunku idzie, że Biden postawi na jedność europejską, żeby przy pomocy sojuszników realizować te najważniejsze cele amerykańskiej polityki zagranicznej. Mówiąc krótko, Europa jest Bidenowi po coś, a tym czymś, jak już pani profesor też wspomniała, tym wyzwaniem, tym zagrożeniem są właśnie Chiny, które już przez Donalda Trumpa zaczęły być odczytywane jako to wyzwanie. Ja myślę, że to jest to, co nam, jeśli można teraz poddać jakąś próbie oceny politykę zagraniczną Donalda Trumpa, to jest to, co będzie na plus. To znaczy, że Trump jasno i wyraźnie sprecyzował, że Chiny są wyzwaniem dla bezpieczeństwa i dobrobytu Stanów Zjednoczonych. Wspomniała też pani profesor o Nord Streamie i o tym, że tutaj spodziewamy się tej kontynuacji. Ja bym chciał tylko tak dodać, jakimś takim symptomem potwierdzenia tej kontynuacji jest to, że właściwie i demokraci, i republikanie za prezydentury Trumpa w kongresie właściwie zgadzali się co do joty tutaj, że to jest błędne, jest to zagrożenie dla interesów europejskich i jest to tutaj działanie Rosjan, które będzie wpływało na Europę. Tak, jeszcze jeżeli można
wtrącić, społeczeństwo amerykańskie ciągle postrzega Rosję właśnie jako największego wroga. To jest jakiś tam punkt procentowy chyba w stosunku do Chin. Chiny są ciągle na drugim miejscu i procent respondentów, którzy uważają, że Chiny są największym wrogiem, rośnie. Rosji spada, ale nadal Rosja jest na tym pierwszym miejscu, więc to też w jakiś sposób odzwierciedla opinię publiczną, to co się dzieje w kongresie. I no już pewne kroki zostały poczynione i tej polityki tak z dnia na dzień zapewne się nie zmieni, chociaż oczywiście Niemcy są ważnym aktorem Unii Europejskiej, prawda? Bo takie są realia i na pewno Biden to będzie brał pod uwagę, ale dla niego teraz jest najważniejszy właśnie ten sojusz z Europą i stworzenie takiego frontu, powiedzmy, państw nie tylko zachodnich, ale w ogóle sojuszniczych, żeby przeciwstawić się ekspansji Chin. Tym bardziej, że Unia Europejska też jest w pewnym sensie do tego skłonna coraz bardziej. Przechodząc do trzeciego pytania, posłużę się najpierw cytatem. Idea strategicznej autonomii dla Europy idzie za daleko, jeśli karmiona jest iluzją, że możemy zagwarantować bezpieczeństwo, stabilność i dobrobyt w Europie bez NATO i bez USA. To cytat nie z wypowiedzi Donalda Trumpa ani Joe Bidena, ale to cytat z wypowiedzi niemieckiej minister obrony Annegret Kramp-Karrenbauer. Podkreśliła ona, że jest zwolenniczką utrzymania bliskich stosunków transatlantyckich, odrzucając jednocześnie firmowaną przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona samodzielność, niezależność strategiczną Europy. I o czym świadczą te sygnały płynące z Berlina? Czy Niemcy obawiają się o przyszłość NATO i wsparcie ze strony USA? Na ile też prezydentura Bidena jest lepsza dla europejskiego poczucia bezpieczeństwa? Prezydentura Bidena jest na pewno lepsza dla europejskiego poczucia bezpieczeństwa ze względu na to, że Trump wprowadzał pewną niepewność w sojuszu. Tak jak już wcześniej wspomniałam, amerykańskie zaangażowanie w sojusz i w obronę Europy faktycznie wzrosło za prezydentury Trumpa. Mamy więcej żołnierzy amerykańskich, chociażby w Polsce też mamy ostatnio podpisane porozumienie o tym, że żołnierze amerykańscy będą na stałe, a nie w systemie rotacyjnym. Zwiększył Trump także budżet na obronę Europy, wymusił w pewnym sensie zwiększenie wydatków na obronę. Już kilka państw, w tym Polska, te standardy wypełnia. Oczywiście Europejczycy myśleli o tym, żeby stać się bardziej samowystarczalnymi, chociaż no, trzeba się zgodzić z Trumpem, że cały czas Europa jest uzależniona od amerykańskiej obrony. Prezydent Francji Macron przygotowuje się też do wyborów, powiedzmy, które będą za półtora roku i już w tym momencie chce postawić się w takiej pozycji, żeby nie dopuścić do wzrostu poparcia dla ugrupowań bardziej prawicowych, postawić się w pozycji właśnie Europejczyka, który chce, żeby Europa była silna, Francja w Europie silniejsza i stąd te inicjatywy. I faktycznie paradoksalnie to, że Trump był taki nieprzewidywalny, pozwoliło Europie bardziej skupić się na kwestiach obronnych i już mamy inicjatywy z roku 2017 utworzenia stałej współpracy strukturalnej obronnej. Europejski Fundusz Obronny także powstał po to, żeby Europa poczuła się pewniej, że mimo to, że faktem jest, że jest w dużym stopniu uzależniona od amerykańskiej obrony, żeby też tam swoją tożsamość obronną budowała. Niemcy obawiają się trochę takiej sytuacji, że Stany Zjednoczone w jakiś sposób wycofają się z tych zobowiązań sojuszniczych. Jest to mniej na pewno prawdopodobne za prezydentury Bidena i tutaj też widzimy kontynuację, jeżeli chodzi o obronę
Europy, szczególnie jej wschodniej flanki, która już bardzo skorzystała od czasów Obamy poprzez Trumpa i za Bidena też, znowu użyję słowa, będzie kontynuacja. Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych ma pewne stałe takie fundamenty i rzadko się dzieje jakaś duża rewolucja, więc możemy powiedzieć, że Biden będzie kontynuował tą politykę Trumpa, tylko powiedzmy bardziej bezpiecznie. Europa będzie mogła bardziej liczyć na amerykańską obronę, że w tej kwestii też retorycznej nie będzie takich zwrotów, bo oczywiście możemy powiedzieć, że Trump to była tylko retoryka, że wycofamy się z Europy, że NATO jest bez sensu. Natomiast praktyka pokazywała coś innego, ale nigdy w przypadku Trumpa nie było wiadomo, kiedy ta retoryka zamieni się w czyn. I to był dla Europy duży problem. Ale generalnie jest to też pozytywne, jeżeli Europa konsoliduje się też tak na tym polu i chce ze sobą bliżej współpracować. Poza tym ostatnio wyszedł taki raport przygotowany przez ekspertów natowskich, który się nazywa NATO 2030. Tam jest bardzo dużo nowych, ciekawych propozycji, które mogą zaprzeczać powiedzeniu słynnego Macrona sprzed roku, że NATO przeżywa śmierć mózgową. Chyba nie, dlatego że to też pobudziło jakieś nowe inicjatywy i to jest też dobra wiadomość dla Bidena, że NATO stanie się znowu taką instytucją naprawdę mocną i skuteczną, która będzie skutecznie też odpierała jakieś ewentualne zakusy potencjalnych agresorów, szczególnie na wschodniej flance. I tutaj także Biden nie zrealizuje tych zapowiedzi, na przykład wycofania sił albo redukcji amerykańskich sił w Niemczech, więc to jest też bardzo pozytywne dla Europy. I oczywiście, o ile będzie działała ciągle razem, bo wtedy jest bardziej takim wiarygodnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. W przypadku Donalda Trumpa widać ewolucję jego myślenia o NATO. Zaczynało się od ogromnej krytyki NATO jeszcze w kampanii wyborczej w 2016 roku, a kiedy teraz próbujemy już bilansować jego politykę i tutaj współpracę z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, widać jednak, mamy trwałe fundamenty, które pozostaną po Donaldzie Trumpie i jest to, tak jak już pani profesor wspomniała, w jakimś aspekcie kontynuacja działań za końca drugiej kadencji Baracka Obamy, no bo sytuacja międzynarodowa, okoliczności, sytuacja na Ukrainie, na wschodzie Ukrainy, aneksja Krymu, właściwie dały NATO taki nowy oręż do działania, bo przez jakiś czas zastanawiam się, no to do czego nam się to NATO teraz przyda, tak? Właściwie Europa czuła się już bezpieczna, a rok 2014, 2013 i później 2014 zweryfikowały sytuację międzynarodową na świecie i przyniosły zupełnie nowe okoliczności i także nowe zadania dla Paktu Północnoatlantyckiego. Ja jeszcze pozostanę w tej temacie wschodniej flanki NATO i Europy Środkowo-Wschodniej, więc jak oceniać ten wybór Bidena właśnie z perspektywy Europy Środkowo-Wschodniej, czyli takich krajów jak Polska, kraje nadbałtyckie, ale także mam tutaj na myśli Ukrainę i wspomnianą przeze mnie sytuację na wschodzie Ukrainy, bo przypomnijmy, coś, co jest dla wszystkich oczywiste, ale podkreślmy to, Joe Biden był wiceprezydentem u Baracka Obamy przez dwie kadencje, więc ta sytuacja i wydarzenia na Ukrainie są mu bliskie. On wielokrotnie konsultował się z ówczesnymi polskimi władzami, ale także krajami, przedstawicielami krajów Europy Środkowo-Wschodniej na temat tej sytuacji na Ukrainie, więc pytanie jest, jak tutaj ta Ukraina będzie bliska jego sercu. Mówi się także o tym, że Biden w stosunku do Chin, czy też właśnie do Rosji jest ostrzejsza niżeli Barack Obama. No i poza tym kwestia, pojawia się też tutaj takie moje pytanie, jak patrzeć na kwestię sygnałów pochodzących tutaj ze środowiska Bidena, że sprzeciwia się redukcji żołnierzy w Niemczech, czy też jest za dalszym naciskiem krajów NATO na to, aby zwiększać te 2% PKB na obronność. Jakby się tutaj pani profesor do tego odniosła? Cóż, muszę użyć znowu słowa kontynuacja, dlatego że tutaj Rosja wyznaczyła ten punkt zwrotny, 2014 rok i rozpoczęcie wojny z Ukrainą obudziło jakby NATO, bo
Przeważnie jest tak, że w stosunkach z Rosją jest taka sinusoida, że na początku każdy prezydent Stanów Zjednoczonych stara się z Rosją jakoś stosunki ułożyć. Tak, tak, to był reset, naciśnięcie guzika przez Hillary Clinton, ówczesną sekretarz stanu, ale też George Bush patrzył Putinowi głęboko w oczy. Trump też na początku mówił pozytywnie o Putinie, to się szybko ucięło ze względu też na oskarżenia, że Rosja wpływa na wybory, więc lepiej by było już takich rzeczy nie mówić. Natomiast tutaj u Bidena chyba tej fazy nie będzie. Chyba tej fazy nie będzie. Biden cały czas podkreśla, że bliska mu sercu jest sytuacja właśnie na Ukrainie, także na Białorusi. Tak? Tutaj też się tym bardzo interesuje. Oczywiście no, jest to nie do pomyślenia, że na przykład Stany Zjednoczone zaczną jakąś operację antyrosyjską, militarną, prawda? Będzie to raczej szło w kierunku wzmacniania wschodniej flanki NATO, ale także być może większej pomocy wojskowej dla Ukrainy, bo tutaj też w Kongresie jest bardzo duży konsensus, jeśli o to chodzi. Oczywiście jeszcze nie mamy wybranego kongresu do końca, prawda? Jeszcze czekamy na Georgię w styczniu, natomiast już wiadomo, że ten układ się zasadniczo nie zmieni. Więc możemy powiedzieć, że to też sprzyja tej konstatacji o kontynuacji polityki zagranicznej i cały czas ta wschodnia flanka będzie ważna, bo jest to element takiego ostraszania, bo no, trudno sobie wyobrazić teraz wojnę amerykańsko-rosyjską, tego byśmy nie chcieli. No, nikt by pewno nie chciał, nawet Ukraina za bardzo, nie tak przypuszczam. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią, też Biden będzie się jej dokładnie przyglądał. Już są deklaracje, bardzo wyraźne, że będzie popierana tak zwana ta inicjatywa Trójmorza, czyli też inwestycje Amerykanów w infrastrukturę, prawda? Także w pomoc, wspieranie polityki energetycznej, żeby uniezależnić państwa Europy Środkowo-Wschodniej od Rosji. Też na pewno Biden będzie bardziej patrzył na Bałkany, na Serbię na przykład, żeby niepotrzebnie nie uzależniła się za bardzo od Rosji. Tutaj Biden będzie aktywny. Trump obiecał $1 miliard, o ile pamiętam, na te inwestycje. Oczywiście kasę trzyma Kongres, to musimy pamiętać, ale prezydent może o coś poprosić i tutaj na pewno będzie o to prosił i mówi zdecydowanie, że się z tego nie wycofuje, pod warunkiem oczywiście, że to nie będzie jakaś alternatywa dla Unii Europejskiej, bo to, co już wspomniałam, Biden wraca do tej takiej tradycji dobrej amerykańskich prezydentów jeszcze sprzed Busha, który mówił, że integracja europejska jest ważna, żeby ten jeden telefon do Europy był, prawda? I żeby było po co tam dzwonić jeszcze. Dokładnie. To Europa musi być silna. Zresztą przywódcy Europy Środkowo-Wschodniej, którzy w dużej większości byli entuzjastami polityki Trumpa, jego retoryki, no część z nich bardzo przytomnie szybko Bidenowi pogratulowała. Tak, tutaj troszeczkę inaczej było w Polsce i na Węgrzech, ale i Czechy, i Słowenia, to wszyscy pragmatycznie się zachowali, bo wiadomo, że ze Stanami Zjednoczonymi należy współpracować, szczególnie jeżeli mamy taką perspektywę zaangażowania się raz właśnie militarnego, po drugie gospodarczego, szczególnie w tę politykę, energetyczną. Tego nie można lekceważyć. Oczywiście no, nie można się nie odnieść do słów Bidena z kampanii wyborcze, gdy tutaj w jednym worku umieścił Polskę, Węgry, tak, Białoruś jako państwa autorytarne. Biden będzie zwracał uwagę na pewno na te kwestie praworządności. Zresztą Trump też to robił, tak? Tylko może to było mniej słyszalne. Na fali tego wielkiego entuzjazmu wobec Trumpa i jego właśnie podkreślania tej polityki tożsamościowej, suwerennej, prawda, i tak dalej, to gdzieś zanikało, ale przecież i Trump, i jego współpracownicy, i pani ambasador tą sytuację w Polsce na przykład krytykowali, także na Węgrzech, więc tutaj na pewno Biden
Biden tutaj zaznaczył, że też te wartości takie demokratyczne będą dla niego istotne. Bidenowi zależy na Unii Europejskiej. Nie chce odnosić się do jakiegoś kolejnego exitu oczywiście, bo jeżeli uważa, że Unia Europejska jest wartością, więc tego też z pewnością możemy się spodziewać. Ale jednak kontynuacja, że ta Europa Wschodnia jest teraz bardziej widzialna ze względu na Rosję, ale no oczywiście duża część Europy Wschodniej jest także w Unii Europejskiej. Unia Europejska jest jeszcze lepiej widzialna ze Stanów Zjednoczonych, bo to jest kawał drogi i to muszą, widzą większe jakby twory, prawda, organizacje. Chociaż tutaj faktycznie Europie Środkowej i Wschodniej się bliżej teraz przyglądają. Zresztą jak spojrzymy sobie na różnego rodzaju badania, to zawsze ta Europa Środkowo-Wschodnia była bardziej proamerykańska niżeli Europa Zachodnia. Właściwie to Oczywiście. się pogłębiło też w kontekście Donalda Trumpa, który w Europie Zachodniej nie był specjalnie lubiany, nie był specjalnie pozytywnie postrzegany, a zupełnie inaczej, jak już pani profesor o tym wspomniała, w Polsce właśnie. Tutaj wspomnieliśmy sobie jeszcze o tym symbolicznym jednym numerze telefonów do Europy. To jest właściwie problem, który Europa, a właśnie z perspektywy Amerykanów, jest postrzegany już od dawien dawna. I ja bym tak chciał tutaj nawiązać do tego, to gdzie jest ten jeden numer telefonu do Europy z perspektywy Stanów Zjednoczonych? Kto nim jest? Chociaż spodziewam się odpowiedzi, ale chcę ją chyba usłyszeć. To znaczy nie powiem, że Niemcy. Nie powiem, nie powiem tak, bo tak nie sądzę. Oczywiście to są ważni gracze. Ja myślę, że w Brukseli. Ja myślę, że ten telefon jest w Brukseli i te wysiłki, które Europa też podjęła w obliczu Brexitu i w obliczu tej nieprzewidywalnej polityki Trumpa, myślę, że one zadziałają. Teraz mamy sytuację kryzysową ze względu na pandemię, czyli te warunki są inne, ale myślę, że te wszystkie czynniki też takie negatywne, zagrażające jedności Europy paradoksalnie zmuszą w pewnym momencie państwa, żeby się bardziej konsolidowało wokół tej Brukseli. Oczywiście nie zaprzeczymy, że Niemcy są bardzo ważnym graczem, że Francja jest w Europie bardzo, bardzo ważnym graczem. I tutaj nawet ta różnica opinii, o której wspominaliśmy przy okazji inicjatyw obronnych jest widoczna, no ale no, takie są realia. Trudno, żeby się nagle Biden zdecydował, żeby wziąć sobie za tego partnera, nie wiem, Luksemburg z całym szacunkiem, prawda? Bo tak jest po prostu. To jest pewna lokomotywa. Myślę, że ten telefon powinien być w Brukseli i wszystkie państwa oczywiście się starają, żeby jak najbardziej kształtować to, prawda? Kto będzie przez ten telefon rozmawiał, ale no na pewno w interesie jest Europy, żeby już było wspólne stanowisko gotowe i może nawet ktoś z Luksemburga podnieść ten telefon i przedstawić to wspólne stanowisko, chociaż oczywiście to jest niezwykle trudne, ale są takie rzeczy, w których można się porozumieć na tym poziomie. I no, każde państwo powinno się starać, żeby mieć jak największy na to wpływ, ale też być gotowe na konsensus. I myślę, że tak będzie, chociaż no, proszę sobie wyobrazić teraz taką sytuację, jak w Niemczech by zaistniało jakieś takie właśnie wzburzenie autonomiczne, że chociażby na bazie sporu o Nord Stream, prawda, że Stany Zjednoczone ograniczają suwerenność Niemiec, bo jest tak, prawda, tak czy nie, więc w interesie wszystkich jest to, żeby ten konsensus osiągnąć. Dlatego telefon będzie stał w Brukseli. To bardzo dziękuję za tę opinię, bo spodziewałem się jednoznacznej odpowiedzi tak Niemcy. Natomiast też zastanawiam się w kontekście sytuacji Angeli Merkel w polityce wewnętrznej w tym momencie, czyli Angela Merkel, jak wszystko na to wskazuje, jesienią przyszłego roku przestanie być kanclerzem, czyli minie właściwie te 16 lat, licząc od 2005 roku, 16 lat z Angelą Merkel, więc myślę, że też Amerykanie przygotowują się na pewną zmianę polityczną w Berlinie i wiedzą, że te sygnały, wszystko na to wskazują, że tam do tej zmiany politycznej dojdzie. Oczywiście ja teraz nie obstawiam, kto wygra. Być może wielka koalicja CDU-CSU-SPD będzie kontynuowana. Na pewno jednak nie będzie to już Angela Merkel, więc tutaj też Amerykanów czeka w tym zakresie wyzwanie. Po przewidywalnej Angeli Merkel przyjdzie ktoś
inny. Kto? Dzisiaj jeszcze trudno opowiedzieć, ponieważ trwają wybory na przewodniczącego CDU w Niemczech, więc to może zostawmy, ale to jest dyskusja na inną kwestię. Ja bym chciał jeszcze chwilkę pozostać w tej Europie, zanim przejdę do Chin, tak dopytać, bo tego nie poruszyliśmy, a to jest taka też ciekawa historia, że Antony Blinken, czyli nowy sekretarz stanu USA, nominat oczywiście, ma związki z Polską. Jego ojczym ma polskie korzenie, Samuel Pisar. I mam tutaj takie pytanie do pani profesor, czy to jest dla nas dobry sygnał, że przyszły sekretarz stanu USA trochę bardziej zna Polskę, czy wręcz przeciwnie, bo jeśli ją zna, to zdaje sobie sprawę z pewnych meandrów i okoliczności i nie będzie go tak łatwo wprowadzić w maliny, że się tak kolokwialnie użyje takiego języka. Znaczy tak, no na pewno jest to człowiek kompetentny. Pewno, nie mam pojęcia, czy ma jakiś sentyment, prawda, czy nie, prawda, czy będzie Polskę popiera. Myślę, że no jako urzędnik będzie się musiał zachowywać pragmatycznie, a ta wiedza no zależy, z jakich źródeł będzie czerpana. Powiem tak, czy już została zaczerpnięta, ale myślę, że jednak będzie patrzył na Polskę w kontekście albo Europy Środkowo-Wschodniej, Unii Europejskiej, prawda, szerzej, ale oczywiście też może spojrzeć jakiś sentymentalnie, zależy, czy lubi stary kraj, czy nie lubi, prawda, i jak ocenia osobiście tę sytuację i jak tę sytuację będzie oceniał prezydent i jaka będzie podjęta polityka, ale być może będzie to jakieś pozytywne. Nie wiem tego, jak to będzie wyglądać. No, przekonamy się już niedługo, jeśli oczywiście przez Senat zostanie ta nominacja potwierdzona, jak i także pozostałych kandydatów na kluczowe stanowiska w gabinecie Joe Bidena. Natomiast z Europy przenieśmy się teraz już do Azji, o której też mówiliśmy, a konkretnie nawet do Chin. Mówiliśmy o tym, że Trump zwrócił uwagę na to, jakim wyzwaniem dla świata są Chiny i pod koniec jego kadencji doszło nawet do takiego stworzenia wspólnego frontu Unii Europejskiej i USA. Bruksela również uznała w swojej strategii Chiny jako strategicznego rywala, tym samym podzielając amerykańską politykę, co było zgodne z, i zbieżne z amerykańską polityką zagraniczną. Pytanie, czy w tym zakresie Biden będzie kontynuował swoje dzieło poprzednika? My tą kontynuację dzisiaj tak podkreślamy, ale z tego, co pani profesor mówi, ona jest faktem. I w jakim zakresie patrzeć też na działania Trumpa, jeśli chodzi o odrzucenie porozumienia transpacyficznego wynegocjowanego przez Obamę? Dziś wiemy, że to był ogromny błąd. Teraz Chiny dołączyły do RCEP, czyli do Regionalnego Kompleksowego Partnerstwa Gospodarczego, tworząc największą właściwie strefę handlową na świecie. Jak na to patrzeć z perspektywy także nowego prezydenta? Kontynuacja. Trump zrobił chyba najgorszy kawałek roboty, bo to było bardzo trudne określić Chiny właśnie jako strategicznego rywala. Wcześniej demokraci, prezydenci demokratyczni, no i sam Biden, który był wiceprezydentem, starali się przyjąć taką strategię, że Chiny są silne, trzeba je wciągnąć, korzystają z obecnego systemu międzynarodowego, w dużej mierze po II wojnie światowej kreowanego przez Stany, Chiny z tego korzystają, trzeba z nich zrobić odpowiedzialnego aktora, trzeba rozmawiać, było mnóstwo forów, dialogu w sprawach różnych, przywódcy się odwiedzali. Trump zmienił tę retorykę, zaczął działać na Chiny z pozycji siły, szczególnie no tej siły gospodarczej, no wprowadzając wiadomo cła i rozpoczynając tak zwaną wojnę handlową. Biden z tego nie zrezygnuje. To, co już Trump określił i w pewnym sensie osiągnął, że Chiny rzuciły nam wyzwanie, my to wyzwanie podejmujemy i na pewno nie zrezygnuje w takiej przewidywalnej przyszłości z tych narzędzi gospodarczych. Już wspomniałam o tym szczycie dla demokracji, prawda, i zbierania wszelkich sojuszników z różnych regionów świata, sojuszników Stanów Zjednoczonych, żeby te wpływy chińskie
odpierać. To Biden będzie zapewne kontynuować, ale na pewno jakiś tam element dialogu też wprowadzi i zachowa. To jest takie charakterystyczne dla demokratów i Biden sam to zapowiada, że z tych narzędzi dyplomatycznych również będzie korzystał, nie rezygnując z tej pozycji siły osiągniętej przez narzędzia gospodarcze po prostu. Były też takie zapowiedzi, ale one nie były takie pierwszoplanowe, o tym, że planuje renegocjacje tego układu transpacyficznego. Pamiętajmy też o tym, że w tym momencie, kiedy Obama wynegocjował i było podpisane, a nie ratyfikowane to porozumienie, większość Amerykanów była przeciwna temu porozumieniu. Większość obywateli amerykańskich, zbliżały się wybory, startowała Hillary Clinton, która też wypowiedziała się przeciwko temu porozumieniu, bo ono było bardzo niepopularne. Z tych wszystkich państw, które przystąpiły do porozumienia, największy sprzeciw był w Stanach Zjednoczonych, paradoksalnie, prawda? Tutaj tego rycerza wolnego handlu, otwierania rynków. Tutaj społeczeństwo w największym stopniu zaoponowało, więc Biden tutaj też musi być w tym względzie bardzo, bardzo ostrożny, ale mówił o renegocjacji tego porozumienia. Pewne takie kroki będą podjęte zapewne w postaci jakichś zachęt gospodarczych dla państw regionu, które obawiają się tej dominacji chińskiej, bądź są z Chinami w otwartym sporze terytorialnym, na przykład na Morzu Południowochińskim. I przecież też Stany Zjednoczone mają Koreę Południową i Japonię jako takich trwałych sojuszników, więc na pewno będą próbowały coś na tym zbudować. Może właśnie zmienione porozumienie transpacyficzne będą negocjowane najbardziej sporne elementy. Trzeba jeszcze przekonać społeczeństwo amerykańskie, że jest to istotne dla pozycji Stanów Zjednoczonych w świecie. Tutaj znowu pojawia nam się Unia Europejska i tak jak pan wspomniał, bardziej takie asertywne podejście wobec Chin. Natomiast urzędnicy europejscy, wielu z nich wielokrotnie podkreślało, że nie chcą być stroną w tym sporze. Europejczycy bardziej chcą uzyskać od Chin bardziej uczciwe warunki relacji gospodarczych na wszelkich polach. Także tutaj to technologiczne jest, jak wiemy, takim przedmiotem dużych niepokojów. I to na tym Unii Europejskiej najbardziej zależy, żeby te warunki były uczciwe, żeby miały kontrolę nad tym, co robią Chińczycy, żeby miały kontrolę nad swoją własną infrastrukturą, to także w kontekście NATO, to też Stany Zjednoczone się tym niepokoją, ale Unia Europejska nie chce się definiować jako strona w tym konflikcie, który no, czasem jest porównywany do tego zimnowojennego, więc nie chce już być wtłoczona w te ramy Zachodu. Trochę w kontrze do tego, co mówi Biden, ale tak jak widzimy i pan to też podkreślił, wiele tych celów jest wspólnych. Tutaj na pewno Europejczycy będą w jakiś sposób współpracować z Bidenem, co będzie łatwiejsze z powodów, które już dyskutowaliśmy. Które już padły. Czyli tak spróbować to podsumować, zanim przejdę do naszego ostatniego wątku. Zmiana stylu i artykułowania tej polityki. Natomiast Biden pozostanie tutaj, podobnie jak i Trump, w postrzeganiu Chin jako zagrożenia głównego zagrożenia dla bezpieczeństwa i dobrobytu USA. Poza tym tak nasuwa mi się też takie określenie, że Biden również będzie kontynuował politykę protekcjonistyczną, politykę gospodarczą, bo na przykład pojawiały się takie sygnały, że chce zobowiązać amerykańskie instytucje do nabywania artykułów i usług made in USA, czyli w tym zakresie też będzie kontynuował to, co Trump zapowiadał, przy czym Trump miał swoją retorykę, która w jakiś sposób wpływała w polityce wewnętrznej na głosy, na poparcie społeczne. Są takie oczekiwania społeczne, bo proszę zobaczyć, jakie amerykańskie społeczeństwo jest spolaryzowane. Biden, on ma jakąś taką świadomość, to też wspominał, że będzie jedną kadencję. Tak. Prawda?
Więc on chce jakby przygotować ten grunt. On nie zrobi zaraz rewolucji też w tym względzie. Zobaczymy, bo to jest najciekawsze, jak będzie się zachowywał na forum Światowej Organizacji Handlu, prawda? Czy tutaj będziemy zauważać jakieś zmiany? Czy Stany Zjednoczone przestaną blokować pewne decyzje i przywrócą jakby funkcjonalność właściwie tej sparaliżowanej obecnie organizacji, ale na pewno to nie będzie jakaś taka duża rewolucja, bo też polityka zagraniczna jest oczywiście istotna, ale tutaj jest to, musimy pamiętać o tych sprawach wewnętrznych, jak to widzi amerykańskie społeczeństwo, więc myślę, że Biden też nie zrobi od razu jakiejś wielkiej rewolucji, natomiast myślę, że jego osobiste poglądy są no, bardziej takie za otwartym rynkiem. Też zobaczymy, jak się ułożą siły w samej partii demokratycznej, kogo sobie weźmie na współpracowników, ludzi o jakich poglądach będą decydowały o tej polityce gospodarczej, współpracy z instytucjami gospodarki światowej, ale tutaj myślę, że takiej szybkiej rewolucji nie będzie, ale przygotowywanie jakiegoś gruntu. Zresztą pamiętajmy, że jesteśmy w czasach pandemii, więc to też jest zupełnie, to są zupełnie inne uwarunkowania i Stany Zjednoczone nie mają też takiego pola działania, jeżeli chodzi o międzynarodową politykę gospodarczą, bo te warunki się no, w dosyć istotny sposób zmieniły, także w samych Stanach. Zresztą doradcy Bidena podkreślali już w kilku przemówieniach, że Joe Biden w pierwszej kolejności skupi się na polityce wewnętrznej, bo też musi się zmierzyć z tym, że ponad 70 milionów Amerykanów poparło Donalda Trumpa i trzeba jakoś tę pulę zagospodarować, więc trzeba się najpierw skupić na wyzwaniach właśnie z zakresu pandemii, bo pandemia to nie tylko jest wyzwanie dla służby zdrowia, ale także to jest, a może nawet za chwilę powiemy, przede wszystkim wyzwanie gospodarcze, nie w tym zakresie. Przejdę już teraz do naszego ostatniego wątku, czyli tak perspektywa Polski. I tutaj zostawiam pani profesor ogromną swobodę, bo spróbujmy sobie jak zastanowić się Biden z perspektywy Polski. Jakie są szanse, jakie są zagrożenia, jeśli takowe oczywiście są, ze zmianą gospodarza Białego Domu? Na co my jako też społeczeństwo, ale mówię także o instytucjach publicznych, mówię też o władzach, powinniśmy się z perspektywy Bidena przygotować na tą nową prezydenturę, którą, jak pani profesor wspomniała, te deklaracje Bidena prawdopodobnie tylko czteroletnią. Jednokadencyjną. Ja już częściowo mam wrażenie, odniosłam się do, odpowiedziałam na to pytanie, mówiąc o Europie Środkowo-Wschodniej, której Polska jest częścią. Myślę, że należy przyjąć to, że nie ma już Donalda Trumpa, że teraz to podejście amerykańskiego prezydenta jest inne i powiedzmy na co dzień się nie będzie zajmował tym, co się dzieje w Polsce. Oczywiście i nie wiem, czy nawet jego doradcy, którzy będą się zajmowali regionem, będą go wprowadzali tak w różne meandry, prawda, polskiej polityki wewnętrznej, co się dzieje, no ale patrząc na taki pierwszy rzut oka, nie dzieje się dobrze, jeżeli chodzi o instytucje demokratyczne, o pewną stabilność polityczną. Mamy protesty, mamy kwestionowanie pewnych zasad prawnych i to widać. No to nikt nie będzie się w takie meandry wikłał, prawda? To będzie widoczne z oceanu i o tym pamiętajmy, więc no, mam taką nadzieję, że tutaj Polska przyjmie jakieś pragmatyczne rozwiązania i będzie starała się z Bidenem współpracować i odpowiadać na jego zarzuty właśnie w tych kwestiach powiedzmy wartości, praworządności i tych kwestii, że chyba, że będzie to takie pomijane milczeniem, tak jak to było za kadencji Trumpa, który przecież też te sprawy krytykował, o czym już wspomniałam. Tutaj trzeba na pewno skorzystać z tej chęci do
wsparcia tych różnych inicjatyw i gospodarczych, i militarnych, bo tutaj no, w interesie Polski oczywiście leży najbardziej, żeby współpracować ze Stanami Zjednoczonymi i być odpowiedzialnym członkiem Unii Europejskiej, bo jako ważny kraj regionu na pewno jesteśmy widoczni i jest takie oczekiwanie, że będziemy pewnym liderem jakichś takich pozytywnych zjawisk. I to trzeba właśnie wykorzystać, żeby Polska była znowu takim cenionym ekspertem na przykład od polityki wschodniej. To, co mówiliśmy o Ukrainie, która leży Bidenowi na sercu, czy Białorusi. Tutaj Polska ma bardzo dużą taką szansę, żeby wykorzystać tą swoją znajomość, kontakty, pozytywne postrzeganie na Ukrainie, bo przecież Polska wielokrotnie wspierała i wspiera Ukrainę w tym niezwykle, niezwykle trudnym czasie właściwie transformacji ustrojowej, bo tak to można nazwać. I myślę, że to jest dla Polski bardzo, bardzo duża szansa. Jeżeli faktycznie administracja Bidena zaangażuje się bardziej w regionie, dobrze, żeby Polska była takim pozytywnym graczem, żeby nie można było jej nic zarzucać, prawda, że jest państwem autorytarnym, bo teraz tak widzi Biden Polskę. Musimy sobie z tego zdać sprawę, więc wyobrażam sobie właśnie, że Polska zyska tą pozycję eksperta w cudzysłowie w Unii Europejskiej od polityki wschodniej, będzie jej odpowiedzialnym członkiem, może te spory się wszystkie jakoś pozytywnie zakończą i wtedy będzie też łatwiej współpracować z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który stawia, jeszcze raz powiem, na integrację europejską jako dużą wartość. I dobrze, gdyby ten telefon w sprawach wschodnich to był do Warszawy, tak cytując naszą rozmowę tutaj wcześniej. To by było świetnie. Zresztą tak było przez lata. Polska była bardzo zaangażowana, w miarę oczywiście swoich możliwości, w taką pomoc rozwojową na Ukrainie, w pomoc Ale także w tworzeniu nowych instytucji, prawda, także samorządowym na wszystkich szczeblach, wspierała tam inwestycje polskie, prawda? Rozwój handlu. Tutaj Polska była bardzo aktywna i nawet słyszałam, że Niemcy pytali się Polaków, prawda, jakąś inwestycję rozpocząć, czy jak wdrażać jakiś program. Pewno się też pytają, ale może też tak tego nie widać. Może Amerykanie też by się pytali. To by było świetne. Tego bym sobie życzyła. Więc skupmy się na tych szansach, na tych okazjach, które się tutaj z perspektywy nowego lokatora Białego Domu pojawiają. To jest szansa dla nas, jako dla społeczeństwa, dla nas, jako dla Polski, jako dla całego kraju. Pani profesor, ja bardzo dziękuję za dzisiejszą naszą rozmowę. Mam nadzieję, że w przyszłości może będziemy mieli okazję porozmawiać kilka miesięcy po i podsumować, co z tego, co tutaj mówiliśmy, czy ta kontynuacja jest nadal tym elementem kluczowym polityki zagranicznej Joe Bidena, co się już Bidenowi udało i czy te deklaracje na przykład o tej jednej kadencji będą utrzymane, bo tutaj pojawiają się głosy, no to kto będzie następcą? Czy będzie to Kamala Harris na urzędzie prezydenta, czy może ktoś inny? Jeszcze raz bardzo... Długi czas, ale warto się nad tym zastanowić. Warto się nad tym zastanawiać, bo perspektywa jest tylko i aż czteroletnia. To tak patrząc na czas rządów Donalda Trumpa, który wydawał nam się bardzo długim czasem, a to 4 lata i właściwie już podsumowujemy tą jego pierwszą, jak na razie jedyną kadencję. Bardzo dziękuję jeszcze raz pani profesor. Przypomnę tylko, że ROD Łódź to jest projekt realizowany w ramach przez Instytut Spraw Obywatelskich przy współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zachęcam do śledzenia nas na naszych mediach społecznościowych, na Facebooku, na Twitterze i na Instagramie. I bardzo Państwu dziękuję i zapraszam.